Cześć serdecznie, strzelańcy, z tej strony Załóżek Bartek i witam was w drugim już odcinku z Don't Starve Shipwrecked. O co w tej grze chodzi, tłumaczyłem w poprzednim odcinku. I sprawa troszkę wygląda niefajnie, ponieważ nagrywamy dla was drugi odcinek. Rodzice mi wbili do pokoju, mamy, tatę i takie tam, wiecie. I zepsuli mi odcinek, w związku z tym nie wróciłem, to było raptem 15 minut. Potem odszedłem od komputera, zostawiłem włączoną grę. W tym czasie zrobiła się ciemna, mnie zabili potwory nocne. W związku z tym straciłem tamten świat, więc gramy na nowo. Przykro mi, że tak wyszło, no ale sorry, teraz już nam pójdzie dobrze i nie będzie żadnych nieprzyjemnych incydentów. Czyli zaczynam od nowa po prostu grę. Teraz nie będę robił tej lepszej tratwy, nie chcę mi się czekać aż ten. I tym razem powinno wszystko pójść dobrze, nikt może nie zakłócić spokoju grania w tą grę, o tak, może się wyrazić. Dobra. Palemka pierwsza, pierwsze kokoski. Kokosy zbijam na tym, po prostu wbijam na tym kokosy. To jest pierwszy odcinek, gdzie jest na kanale, tam sobie go zobaczcie. Zachęcam, ponieważ wydaje mi się, że no ta gra jest na pewno warta uwagi. Teraz po tej aktualizacji, kiedy wszystko jest zmienione, po prostu nie ma żadnego takiego samego białego, mimo że no tamte narzędzia, wiadomo, są podobne, bądź takie same, ale po prostu stwory, mopki, nie ma ani pająków, ani nie ma nic, po prostu co było wtedy. Ja też wydaje mi się, że jeszcze nie odkryłem wszystkich biomów, jakie są, więc będziemy to odkrywać dalej. To trzeba oczywiście płynąć tratwą, nie ma innego wyjścia, to robić, bo rozwalimy, bo z tego to dużo leci. Wąż tam nie zszedł. Ale chyba nie, jak teraz nie zszedł, to już nie zejdzie. O, to zejdzie. O, skóra węża. Dobra, wężiku. Zbierać trzeba jedzenie, bo wydaje mi się, nie wiem co mi to podsuwa, ale wydaje mi się, że ta gra jest trudniejsza po tym DLC. No trudniej jest, znaczy nie ma tak, że sobie biegasz po królikach i zabijasz sobie, którego chcesz. Myślę, te kraby są trudniejsze do zabicia. No jest trudniej ze znalezieniem mięsa, no nie znajdziesz sobie wabołów i nie polujesz ich. To są małpy, które są piekielnie ciężkie, bo uciekają od ciebie i rzucają w ciebie kupami. To po prostu gałgaństwo. Ale poradzimy sobie, tak? Poradzimy sobie. Już mogę tratwę zrobić, już mogę stąd iść sobie gdzie chcę, wyjechać w Bieszczady. Ale na razie jeszcze pobiegamy. Już sobie mogę też zrobić torbę wiodrową. Na rzeczy różne. Tak? No, zbierz to. Dobra. Biegniemy sobie dalej na sawannę. Nie, teraz to już nie będzie czegoś takiego, że nie wiem, że zostawiłem i zginąłem po prostu. No już teraz będzie profesjonalne i piękne nagrywanie. Tego oczekujcie. Tego się... Aha, tutaj to byłem, tak? I tu poszedłem. Bierzemy sobie... Aj, no i przez... Zewsząd te węże ważą po prostu, z każdego miejsca. Sawanny są jakieś takie... felerne. Dobra. Tam są finty, tych nigdy za wiele. Tam jest to, gdzie się rozbije. Nie wiem, co się ze mną stało, chyba no... Statek mi się rozbił, podałem jakimś statkiem. Łajza z tego mojego człowieczka jest po prostu, jak można się rozbić taką tratwą po nim. I też na środku lądu, a nie psy wchodzić, nie wiem, go musiało rzucić daleko. Są jakieś, też nie rozumiem, czemu tej skrzynki na przykład nie mogę otworzyć. Ale dobra, tamten świat i tak był do kitu, bo nie było fajnych biomów. Może tutaj nam będzie fajniej, szybciej znajdziemy jakieś nowe. Dobra, chciałbym sobie zeksplorować tą wyspę, jak ją zeksplorujemy, będziemy wiedzieć wszystko, co tu jest, czego nie ma. Wtedy płyniemy, wyruszamy w nieznane. Wbijamy sobie kokosy. Seashell. Pięknie. Pięknie. Te palmy kokosowe są kuszące, bo te kokosy się tam pewnie gdzieś przydadzą, nie? Ale jakoś nie chcę się... A te skały, ja tak... Wszystko z nich zbieram, ponieważ te limpety, tak to się nazywa, nie wiem co to jest, nie umiem tego przetłumaczyć na polski, limpets, to jest niezłe jedzenie, w sensie dużo daje do tego, do głodu.
duża jest ta wyspa na tą początkową. Kurde. Nie skończy się. Dobra. Nie, to nic za wiele. Mi się nie chce zbierać traw. Raczej będzie robić ognisko. Jeszcze nie zara, ale już się robi wieczór. Proszę bardzo. Nie wiem, co się spały chyba. Pierwszy raz mi tak łatwo przyszło zabicie tego. Małego srela. Tego kraba, no. Właśnie tak. Tam też jeszcze nie byłem. Sobie pobiegnę. A to jest to samo. Plaża. 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 Oczywiście to się przyda. Więcej wszystkie granice tej wyspy znam, jeszcze tylko tutaj nie byłem. Ciągle nie wiem, czego są te muszelki. Na szyjnik sobie kiedyś zrobię, o tak będzie. Tak, ja wam mówię, że tak będzie. Seashell. Już. Już obszedłem tą wyspę wzdłuż i wszerz. Nic mnie nie zaskoczy. Dobra. Ja wolę się te skupy sami, ale nie widzę ich na razie. Następnego dnia myślę, że możemy ruszać, tylko sobie szybko zrobię maczetkę. Tak, sobie w nocy zrobię maczetkę. Upiekę jedzenie, żeby mieć coś rano. Uchodź za mną, słuchaj. Nie przejdziemy. Oj, halo, halo, halo. Dobra, pięknie, teraz sobie te trawy pozbieramy jakieś, no. Siekiera mi się pomyła. Dobra, spokojnie. Teraz tak, trzeba parę rzeczy sobie zrobić. Pierwsze to jest torba wiadrowa. Pięknie. Drugie to jest maczetka. Pięknie. Trzecie to jest siekierka. A najpierw trzeba sobie ugotować to całe jedzenie. Pięknie, ale się będzie pyszne, pyszne, pyszne. Rzeczy tutaj sobie gotujemy. Po kosu nie będę gotował. Nie można jeść, nie da się ich zjeść jakby nieugotowanych, ale myślę, że się kiedyś mi przydadzą. Robimy te lagi przy zapisywaniu, ale no sobie poradzę. Teraz możemy sobie coś przegryźć. No to daje problem, nie? Dobra, okej. Okay. Teraz idziemy już ściąć tylko bambusy i te takie kropki śmieszne. I jedziemy sobie. Headshot. Trzy takie są potrzebne, cztery bambusy, już na pamięć wiem. Aż dziwię, że to nigdzie wężli, nie? A, to nie jest bambus. Mam dwa bambusy, jeszcze dwa. Okej. Płyniemy. O! Jeszcze monetki. Nie wiem, do czego się przydają, no ale tak... Patrząc logicznie, no to... Powinny coś być warte. Dobra, jeszcze weźmiemy, coś zabijemy. No i się schował. Wyłaź. Sferu. Pięknie. Kurde, nie podniosę. Muszę zjeść. To ze mnie niepotrzebne jest. Okej. Okay. Tak
jakieś łódki. Ty, taki żaglowiec, ja robię sobie ten żaglowiec. Potrzebuję sobie jeszcze... Troszkę przedłużam, sorry, ale po prostu potrzebne mi są... Żaglowiec, żaglowca odpuści, to ja mam odpuścić żaglowca. Mi są oczywiście palmy. Jeszcze dwa. Ty, to będzie dobre, jeszcze nie pływałem żaglowcem, kurde mele. Halo, palmy, palmy. No to jest mój respy, że tak powiem. Dobra, będziemy żaglowcem pływać. Kurde, nieźle. Nie mogę, ale jestem głupi. Dobra, nie mogę, bo nie mam sensu, właśnie, dobra. To pójdziemy na trasę. Okej. Musimy pójść na wodę. Mamy te fale łapać, uwaga. Kuźwa, źle złapałem. Kuźwa, źle złapałem. Może jednak nie wiem, jak te fale łapać, więc... Wiesz to. To jest też całkiem smaczne rybakło. Ja to tak nazywam smaczne, to znaczy, że daje dużo tego, dużo rybakłu zapewne. Można mówię sobie wpływ pod wodą. O, tą rybę już zabijałem, pamiętam. No, patrzcie, 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 zaraz bym płynie. Dobra. Tu mamy to rybę. Chyba jestem ląd z łowami, dobra, nie chcę się iść w ogóle. A może, kto wie. Nie, dobra, mam ci gdzieś. Ja rybo. Mokro mam tą tratwę, muszę... Muszę się wysuszyć, ale dobra. Na razie schodzimy na ląd. Zobaczymy sobie, co tu jest fajnego. No, są małpy, wiedziałem. Są kamyczki, dobra. Widziałem kamienne małpy, już zainteresowane są więcej, no. Tych bloków dalej nie wiem, jak rozwalać się, w związku z tym... Zostałem na razie spokojnie. Dobra, teraz sobie trzeba zrobić... Go. Niego się wyekwipować. I tu, witaj, swoje zgłoszenie. Chodzi, że małpy to zaraz zabiorą, muszę się odkręcić. Trzeba uważać, bo małpy zabierają wszystko, może tak tylko zobacz. Dobra. Z powrotem sawanna i z powrotem woda. Także ja wiedziałem, nie wiem, gdzie wcisnąć, jak się podoba, ale nie próbuję. W sensie, czy się tu nie usiedzieć, ale tu nie ma tej... Tu nie ma niestety plaży, a bez plaży to gdzie ja znajdę te kraby, żeby je zabijać i jeść? No nie jest taka prosta ta gra. Tu może być naprawdę, kurde. W tej chwili jeszcze w miarę mi się ten głód trzyma, jeszcze mam 6 limpeców. Bardzo dobrze, mam 6 limpeców. Zdaję, że starałem, że no sio. Tam coś widziałem, ale to chyba też jest sawanna, tak. Tego złotopia już mam nieźle, kurde, nazbierane. To jest duża wyspa dosyć, jest, no jest fajna, nie powiem, ale... Nie ma trawiastego, na przykład biomu, albo ani plaży też nie ma. Jedno z tych powinno być, no bo na trawiastych rosną jakieś, no, ziemniaki, jakieś te mandra, coś tam. Chodzą sobie i można je też zjadać. Ale... Ale no kurwa. Nie dam rady tutaj. Nie, tylko małpy mogę zabijać tak de facto. Nie mam co robić, naprawdę. Ja sobie stąd idę. Najpierw sobie zrobię...
jako że jest nuda. Sobie ukryć, co znaleźliśmy. Więc na pewno trzeba sobie ukryć to. Kurde, zjadłem. Ja sobie zjem od razu. Dobra, na razie zgody nie ma problemu, jeszcze mam 6 tych. Co ty robisz w ogóle? Majza. Ja ją zaatakował, ale nie, bo znowu będę kupami rzucać. Na razie się jako tak otoczy ta rozgrywka. Nie wiem, napiszcie mi przede wszystkim w komentarzach, nie za długie są te odcinki. Możecie na Facebooku też pisać, ale wolałbym na YouTubie. O! Jak już sobie tego nie widziałem. Zarąbiście, proszę państwa, to tutaj. Coś pięknego. I tu jest plaża ten. Ale wyspę znalazłem, uroju. Piękna, piękna. Oh yeah. Tu mamy uwaga. Starstone, wiecie co tu robię, ja już to też rozwiniłem. Teraz jak zginę, to się tu odrodzę wpierw. Dopiero już za drugim razem jak zginę, to już przepadł. Dobrze, pięknie, po prostu pięknie. Dobra, idźcie sobie małpy, nie wiem czemu wy za mną biegacie. Pięknie, coś pięknego. Tutaj mamy też to. Małpy nam będą rozkradać, małpy są... Nie są najlepszymi z współlokatorami, bo one będą nas okradać tych z pułapek, na przykład jak sobie rozstawię pułapki na kraby, których tu też nie widzę, ale tam jedna norka jest, to gdzieś musi chodzić. Sobie rozstawię pułapki na krabie, to one mnie będą zabierać. Nie są to wygodni współlokatorzy. Tu jest dobra. Jak tutaj podpłynę sobie tratwą, zobaczcie co tam jest. Zresztą wszystkie możliwe biomy generalnie, są dwie norki, więc gdzieś te kraby łażą. Może siedzą na orkach. Nie wiem czemu na mówię. Patrzę sobie jak wygląda. No, to jest cała wyspa. Tam jest jeszcze bardzo. I na to magno sobie właśnie popłyniemy. Na razie kumple. Ale ja się osiedlam na tej wyspie. To jest wszystkie biomy jakie dotychczas widziałem, może są jeszcze jakieś inne. Ale... No nie widziałem, tak? Jest ten portal, bo grałem na innym świecie, zginąłem, odrodziłem się na tym portalu, ale ten portal był na innej wyspie niż ja się osiedliłem. I o, są kraby. W związku z tym nie miałem jak odpłynąć z wyspy, ponieważ nie było tam surowców, żeby zrobić sobie tratwę i nie wyłączyłem po prostu. Dlatego też tutaj tego nie zbiorę, bo nie mam gdzie. Zobaczmy sobie co tu jest na tym bagnie. Bagno to jest taki dziwny dom, bo nie wiem co to jest. To są te mangrowy. Są znowu małpy. To malutka wyspa z małpami. Będę chciał się tu przepłynąć po zabijaniu. To jest świetne miejsce na zabijanie. Nie, to się łączy. Aha, dobra. Głupi jestem. Dobra. Muszę sobie tam popłynąć, zobaczyć co jest za tą wysepką. Dobra. Zobaczymy co z tego wypada. Patyki. Dobra. A to takie. Strzelają. Są za kradzieje wredne. Ja się jakimś murem odkrodzę. Nie będzie stać tylko. Coś jest, nie? To jest większa woda. Na bagnach sobie tą tratwę zostawię, tak sobie myślę. Tak, to nie tyle tu dalej. Na bagnach zostawię tratwę, to będę miał łatwy dostęp. A tymczasem się osiedlam. Coś tam. Zrobię sobie plecaczek, albo jakąś skrzynkę i tam do skrzynki powrócą rzeczy. Przydać się. Przyda się. Dziwne są te bagna, nie wiem. Niby są, ale nic tu na nich nie ma tak praktycznie. A przebiec się po nich nie daje, trzeba bardzo nie. Dobra, wysiadamy. No bo od razu ułom, mógłby się przyłożył osiedlić. Ja się chyba osiedlę... Daleko od małp przede wszystkim, ja się tu osiedlę, tak.
Tak, tu się osiedlam. Science. Nie wiem, jaki jakiś straszny ten temat jest, czy jak? Fut, teraz lecę. Aha, to jest kijek na... Tak. Na muszle. Przyda się. Dobra. Dobra. Chcecie mało pokój, żeby zjedźcie to? Chcecie? Zjadłem to. Dobra. A to jest niedobre, jakby ktoś nie wiedział. Wkurzają mnie, to jest niedobre. Czekaj, czy mi ze skrzynki będą wykradać. Wiecie, może tutaj coś nie warto strzelać, nie? To są głowy, kokosy, to monetki, nie wiem dlaczego są to monetki, więc też mi się na razie nie przydadzą. Jeszcze są głowy, jeszcze są głowy, na razie nie wiem co zrobić. Okej. Czy w takim razie zrobimy ogniwo? Małpy, zejście! Piękne ogniwo. Powoli kończymy się jedzenie. Tak, właśnie tego nie chciałem za bardzo. O, a ten potato nie dodaje. Zjadłem co mam. Wkurzające są po prostu, ale co ja miałem zrobić? Backpack. Tak, robimy sobie backpack. Nie weźmie z tego. Dobra, to teraz tak ten flashback. Zabierz się to jak chcesz. Nie wchodzę mi to. Dobra. Co ja tu mam? A nie mam przede wszystkim czego nie mam właśnie, nie od tego nie mam drewna. To zabiało mi to, wszystkie jakieś. No i zabiorę mi to, no i że. Skichano. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? A mogę robić inne i to już nie zrobię. Teraz sobie zrobię tą łucznię. Trochę. Jeszcze tak, walka. Mogę zrobić zatruwającą łucznię. But takes food to make food. Nie wiem. Lock shoot. Tak, to się to sobie zrobię. Seashell. O! O! O, fajne, podoba mi się to. Aj, bo kuźwa. Woda podchodzi. Jezu, ale ja jestem głupi. Ja się osiedliłem przy wodzie. No dobrze. Fut. Spróbuj sobie to zabrać, nie? Głupi jesteście małpy po prostu, tak, że nie wiem. Dobra. Teraz wiem co ja robię. Idziemy się z wężami, wydają jego mięso, spoko. Tu jest pszczółka. Dobra, teraz wypływamy, zebrać ważne surowce. Tak, musimy znaleźć takie pływające liście, takie rośliny pływające. Trzy. Przynajmniej, ja więcej nie pokażę. One są też całkiem nieźle do jedzenia. O, właśnie takie. Myślę, że mogę zrobić... Czekaj, tato, ja sobie zrobię, to jest saving. Ja wiem co, ja już sobie zrobię, tak, zrobię sobie. Oh yeah.
Dźwignę sobie, zrobię sobie masę, coś tam. A nie, bo jeszcze muszę tak zapomnieć. Dobra. I zabrałem. Nie. Ja po prostu, ja was tak nienawidzę. Dobra, cię ja sobie. Nie, nie wierzę, no. Pozabijam ja to wszystko kiedyś. Nie wiem, po co ja się siedziłem na wyspie żołgami. Jestem głupia, bo będę denerwować całą serię. Po prostu cała seria, jaka będzie szła, to będzie mnie denerwować. Mamy Master Stock. Okej, nie wiem, nie ma tu już odcinka minut. Już trzeba kończyć. Tak, już powoli trzeba by kończyć. Tylko sobie zobaczę, jak się łomi. Aha, tak to się robi, dobra. Nie wiem, czy coś jestem w stanie. Tak popłynę, tak popatrzę, nie się dziękować, nie wiem dlaczego. No. No, ciekawego, dobra. Już się złapało coś, maybe? Nie złapało się nic. Wychodzimy i to było na tyle w tym odcinku. Będą następne. Oj, będą. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć!